Wow. Ale show. Jezuniu, to jest nasz dom? To jest wasz dom. Ale pięknie. Zaczniemy od tamtej przestrzeni, dobrze? Ja pierniczę. O mój panie, o Jezusiu, ale będzie zachwycona. Ciała czarne. Ciała. Kurczę, mnie aż... Ale nie masz zawału, prawda? Nie. Ale jest cudownie. Co za matasz garderobę swoją, możecie zajrzeć. Wow. Ja pierniczę. Wow, Boże kochany, no nie wierzę. Nie, no cudownie, naprawdę cudowne. Kuchnia była pomieszczeniem przechodnim. W tej chwili jest pokój dla Zuzy. Na ścianach mamy zarówno lamelki, jak i tapetę. Do tego pod oknem znalazła się zabudowa, która jest jednocześnie miejscem do przechowywania, ale też biurkiem. Postawiliśmy też na rozkładane łóżko, które wygląda jak kanapa, ale można je rozłożyć do wielkości 160 cm. Ze starej spiżarni zrobiliśmy garderobę. I zapraszam. Ojej, ojej. Ale bosko. I wanna. Dziękuję za wannę. Cudownie. Ja już siebie tutaj dzisiaj widzę. Chyba najbardziej niefunkcjonalnym pomieszczeniem była łazienka. Rozwiązaliśmy problem z oknem za pomocą folii elektrostatycznej. Mamy piękną, wolnostojącą wannę. Szafkę, w której ukryta jest pralka, ale jest też miejsce do przechowywania. Jeśli chodzi o bazę, to są postarzane kafle na podłodze. Mamy cegiełkę białą na ścianach i błękitny kolor. Nie było tutaj za bardzo przestrzeni takiej salonowej. A wiem, że lubicie spędzać czas razem, więc zadbaliśmy o taką przestrzeń. Chodźcie. Jezus! Ja pierniczę. Dorota! Naprawdę? Jaka ale... piękna scena, Boże kochany. I mamy piękną sofę, dziękujemy. Naprawdę dziękujemy, Boże kochany. I ta kuchnia. Zdrowia wam. To jest w ogóle to jest to szok. Ja nie wiem. W tym domu nie istniał salon. Był jakiś taki niewielki, przechodni pokoik. Połączyliśmy ten pokój ze starym pokojem Zuzi. Mamy więc dużą przestrzeń, aneks kuchenny w kolorze czarnym, do tego cegiełka na ścianie i wielki stół z eklektycznie dobranymi krzesłami. W salonie znajduje się kanapa, znajduje się fotel, mamy przepiękną ścianę, która jest obłożona starymi deskami. To wszystko jest takie w stylu amerykańskim country i tworzy funkcjonalną przestrzeń, gdzie można wypoczywać razem. Oj, ja pierdzi. Oj. Magda. Mikołaj. Ojej. Myślałam, że to jest ważna rzecz dla ciebie. Bardzo. Nie, nie miałam nie płakać. Od tego się zaczęło. Cudowna pamiątka po prostu. Cząstka tamtego domu tutaj w tym. To jest nadal ten dom. To jest ten dom, gdzie byłaś szczęśliwa, gdzie była babcia, co robiła te frykasy. I chcę, żebyś o tym zawsze pamiętała. To jest twój dom, twoje miejsce na świecie. Zdecydowanie tak. Stara sypialnia Magdy i Mikołaja to był chyba najbardziej zniszczony pokój. W tej chwili mamy niezwykle elegancką sypialnię z całym rzędem szaf. Łóżko zostało wybrane tak, żeby jednocześnie pasowało do tych eklektycznych elementów, ale też żeby było takie naprawdę eleganckie. Do tego mamy biurko, miejsce do pracy. Na ścianie pojawiły się stare kafle z pieca, które wykorzystaliśmy jako ozdobę. Proszę mi obiecać trzy rzeczy. Będziecie szczęśliwi? Będziemy, już jesteśmy. No. Ty wiesz, że możesz się rozpaść, bo on cię zawsze uniesie i udźwignie i to jest zdrowe dla ciebie. Nie zmieniajcie się, bo jest w was ogromne dobro. Dziękujemy bardzo. I to jest ten moment, kiedy dom nareszcie zaczyna żyć swoim prawdziwym życiem. No nie chodzi o remont, nie chodzi o projekt, tylko chodzi o ludzi. Ludzie są w naszym życiu najważniejsi i ta historia to udowadnia.